Dzień dobry Państwu, znajdujemy się teraz w Kleosinie, w miejscowości znajdującej się tuż obok Białegostoku. Mamy tutaj budynek i ogólnie teren Gminnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tutaj jest taka kolekcja, też takie muzeum, można powiedzieć zaniedbane, no starych pojazdów, prawdopodobnie wykorzystywanych przy produkcji właśnie, przy budowie właściwie różnych dróg. Widzimy to już tutaj, szczerze powiedziawszy to jest po raz kolejny dowód na to, że państwowe kolekcje, ogólnie wszystko co jest przez urzędy państwowe prowadzone, no jest zaniedbane i ogólnie wygląda to słabo, wszystko jest pordzawiałe. Tam widzimy na końcu jakąś przyczepkę, prawdopodobnie obok Star 25, z tego co pamiętam, no bardzo zaniedbany. Trzeba przyznać, że swoje lata świetności to miał już dawno za sobą. No, trzeba tutaj po raz kolejny powiedzieć, że to wygląda tak samo jak w tych nowodworcach, gdzie wszystko stoi pod gołą chmurką, pod gołym niebem, tak? I to po prostu, czy śnieg, czy deszcz, po prostu na to pada, rdzewieje, to korozja wchodzi. No widać, że to nie jest w najlepszym stanie. Ja tę, że tak powiem, kolekcję, dowiedziałem się o niej mniej więcej 10 lat temu, więc co najmniej 10 lat to już tutaj stoi i gnije, i rdzewieje. No widać w jakim to jest stanie, proszę Państwa. Tutaj prawdopodobnie jakieś kolejne urządzenie, no nie jestem w stanie powiedzieć co to dokładnie jest, no. Prawdopodobnie to, jak tutaj na dole mamy jakiś taki spychacz, taki pług czy coś, więc prawdopodobnie albo do wyrównywania asfaltu, albo do rozkopywania terenu, do rozkopywania ziemi, prawdopodobnie. I tu jeszcze na końcu prawdopodobnie walec. Też w stanie. Widać jakim jest, no uwierzcie, że na kamerze to jeszcze ładnie wygląda, kamera to nie uchwyci wszystkiego tak jak ludzkie oko. No, ta farba odłazi, wszystko niszczeje, więc po raz kolejny pokazuję, proszę Państwa, że kolekcja tutaj utrzymywana przez urząd, przez państwo, przez gminę, no niszczeje po prostu. Ten Star 25 tutaj najbardziej mi się podoba, no bo co, reszta tutaj to maszyneria, także to nie nasze klimaty, jeśli chodzi o mój kanał. No ale Star 25 tutaj... Star 25 często spotykany na polskich ulicach. No i co? No słabo, słabo ten Star tutaj wygląda, no już mocno poniszczony. No dach też wygląda jak wygląda. Prawdopodobnie gdybym podszedł bliżej, to by wyglądało tu jeszcze gorzej. Natomiast niestety tutaj nie można wejść, bo to jest zamknięte. Tam z tamtej strony jest bramka, ale trzeba zadzwonić domofonem. Dzisiaj akurat jest niedziela, więc nikogo tutaj nie ma. Więc pokazuję to mimo wszystko, jak to wygląda. No zapraszam do następnych filmów, będziemy takich różnych miejsc i pojazdów szukać więcej. Jeśli znacie jakieś takie miejsca w Białymstoku czy gdzieś w Polsce, żeby warto je uwiecznić, nagrać, pokazać lub macie jakieś własne kolekcje, no to dajcie mi znać, no chętnie tam pojawię się z kamerą, coś nagram na pamiątkę, no bo wiadomo, te samochody będą rdzewieć, gnić i póki się nimi nikt nie zajmie i nie uwieczni na kamerze albo nie wiem, gdzieś w garażu czy w muzeum takim prawdziwym, zadaszonym, gdzie jest ciepło i jest wentylacja, no to po prostu będzie wyglądać tak jak tutaj albo w nowodworcach, gdzie te wozy strażackie po prostu gniją, rdzewieją i no, wyglądają strasznie. Zapraszam do następnych filmów, cześć!